I jedzie. Ja znam ten raz. No. Nie teraz. Zobacz. Dobra. Patrz. Co ten? Jak on chce skakać? Prędzej, prędzej. Co robisz? Człowieku! Co robisz? Nie skacz! Człowieku, nie! O Jezu! Jezus Maria! Co z jego twarzą? Stefan, co z jego twarzą? Żyje jeszcze! Trzeba z nim prędko do szpitala! Ale jak? A może leź do tej chaty? To pewnie do nich! Tu wyskakiwał! Matko! Miał ktoś do was przyjechać! Jestem Samiuśka. Ale może chodźcie! Naprawdę nie. Do mnie? Do mnie? Więcej to my już sami nie wiemy. Pusto tam było?
Tylko ta jedna chałupa? No chyba nie miał do czego się spieszyć. Tak właśnie. Niby racja. No, zobaczymy. Może od niego samego czegoś się dowiemy. No, od niego to się już na pewno niczego więcej nie dowiecie. Jak to? Nie udało się? A co wy myślicie, że ja jestem cudotwórca? Cała twarz strzaskana. Przecież ten człowiek wcale nie miał głowy, rozumiecie? Nic więcej nie było? Obywatelów dadzą. Przy ludziach przecież zdejmowałem. Doktor Knyszyn widział. Zresztą ja nie z tych, żebym miał coś. A dokumenty, portfel? Akurat, portfel. Kiedy on nawet marynarki nie miał. Jak to nie miał? Ano, koszula, spodnie, palto, buty, a marynarki nie ma. Nonsens. Taki płaszcz i marynarki by nie miał. A może on, wiecie, towarzyszu, zdjął marynarkę, żeby się nie pomiela, potem obudził się, patrzy się, że przejechał swoją stację. I dawaj skakać, a marynarka pojechała dalej. A nawet jak pojechała, to już ją ktoś. No szkoda, bo teraz to już żaden diabeł tej sprawy nie rozgryzie. I gadacie. A no zobaczycie, guzik z tego będzie. A od niego i tak pan się nic nie dowie. A on mnie po co? I włos ma swój cień. A co dopiero człowiek? Poszukasz cienia i po cieniu faceta rozeznasz. Nie zawsze. Jak to? Ot po prostu powiadam, że nie zawsze. To znaczy, że nie mam racji? Nie wiecie, rację to wy macie. Ale to nie jest racja na każdy wypadek. Z tymi zabitymi bywają nielicho łamigłówki. Nie, to w medycynie, ale nie u nas. Trochę czasu, a każdą rozwiążę. A ja bym wam dał tylko jedno. Już 13 lat po wszystkim, a sprawa została niejasna. No bo nie trafiło na zawodowca. Ja także nie zawsze byłem lekarzem. Nie, to nie to, doktorze. Do tych spraw trzeba fachowca i to z nosem. A w mojej, choćbyście mieli trąbę jak słoń, też by nic nie pomogło. No, zobaczylibyśmy. A byliście w Warszawie w czasie okupacji? Nie. No to tak nie mówcie. Bo ta zagadkowa historia zdarzyła się właśnie wtedy, w 43. W tym czasie moja sekcja Gwardii Ludowej melinowała się w jednym takim niedużym warsztacie mechanicznym na Pradze. Miejsce było wygodne, bo od ulicy było daleko i mogliśmy się schodzić o każdej porze, a nikt nawet nie spojrzał. Kto nas mógł odróżnić od normalnych klientów? W tym warsztacie przechowywaliśmy wszystko. Broń, gazetki, instrukcje, obmyślaliśmy akcje. Jednym słowem, punkt był naprawdę wymarzony i bezpieczny. A właścicielem tego zakładu był niejaki pan biskupik. Panie biskupik, jak matkę kocham, czyś pan sumienie na targu sprzedał, miało być na wczoraj. Kiedy żem grypę złapał. Czwarty dzień trzymasz pan te wentyle, w kaloryferach palić przez pana nie mogę. Zimno w całym domu, że w nosie zamarza. No przecież wiosna. Ale zimna. To ja panu, ja się rozgrzeję. Tam i tak ciepło. A co z tymi wentylami? Są gotowe. Wejdź pan na stołek i sięgnij na półkę. Są w skrzynce. To ktoś wejdzie? Dzień dobry. A względem rachunku, to ja jeszcze wpadnę do pana.
sprawie. Ale proszę, proszę, tak jak powiedziałem, zawsze i o każdej porze. Już się wynoszę. A właśnie mamy dzisiaj... Znaczy ja się pytam, a mnie to po co? Ja się nigdy o nic nie pytam. Kto mniej wie, ten lepiej śpi. Do widzenia. Czerwusik. Szanowanie. Dobry. Do naprawy. Do naprawy jak do naprawy. No ale zostaw pan, może zrobi mi jakiś interes. No to ja panu nie przeszkadzam. Do widzenia. Ty. Z czym ty przychodzisz do warsztatu mechanicznego? Nie elektryk, w razie czego kto ci uwierzy. Tam. Ale jak chcesz, na drugi raz zajadę parowozem. A to obejrzyj. Niewąski elektrolux. Sprzed drzwi podpędzlowałem jedne Niemce. Popchnę biskupikowi, a grozik nigdy nie zaszkodzi. A ty przestań gadać. Dobrze, że jesteś. Musimy się śpieszyć. Nie wiem, czy gra warta świeczki. Po co? A nie marudź, za godzinę przywiozą pieniądze. A niech to w szlak trafi. Rozumiem narażać się za coś porządnego. Każesz ludzi odbijać z więzienia, ani mrugnę. Ale dla pieniędzy? A z nieba nam nie spadną. A na technikę i broń potrzebujemy. A zresztą gwardia się rozrasta, sam wiesz. Tak, ale ja nie chciałbym dla forsy. Nie, wszystko pójdzie gładko. Uliczka spokojna. Patrole daleko, sam sprawdził. A posterunki? No co chcesz? Okupacja. Cebulka też ma broń. Też się trzęsiecie nad tym Volksdeutschem. A to jak man nakaże, tylko łyżeczko brać i do buzi. Uważaj, żebyś sobie nogi nie przestrzelił. I takie rewolwery widziałem. Chcecie, sam jeden pójdę, zarąbię cebulkę i forsę przyniosę. Te, rewolwer. Nie gadaj tyle. Nie byłeś jeszcze na akcji. Sprawdziłeś? Tak. Nie zetnie się? Czekaj. No, znowu zapomniałeś. W raju masz tam coś, daj przekąsić. Nie teraz. Na akcję zawsze lepiej z pustym żołądkiem. Mędrzec się znalazł, medyk. Panie Knyszy, jak pan będzie wypuszczał swoich klientów, to żeby nie wychodzili na plac, obstawiony łapanka. Dobra, panie biskupik. A teraz chodźmy.
Mnie się należy jeszcze 2,5 dychy. Proszę przyjść w poniedziałek. No to niech pani da chociaż dychę. Póki orzechy nie przyjdą, nic panu nie wyplacimy. Jeżeli pomoniaki, to nie warto. Starego nie ma. Pan Cibulka jest? Panie, co pan? Rączki na karczek. Licz forsa. Trzeba wystawić jej pokwitowanie. I żeby suma była nie tylko cyframi, ale i słownie. Miałeś rację. Teraz nie zaszkodzi. Niczego nie rozumiem. Kto nas zaskoczył? Gestapo? Kripo? I skąd u nich taki upór? Pokiego diabła haratali się z nami do upadłego? Na pewno jest ich więcej. Obstawili dom. Ale dlaczego nikt nie strzela? Przyczaili się. Z rewolwerem nie zajdę daleko. Co robić? I ta cisza. Ta potworna cisza. Skąd, ale jakimś cudem zjawił się biskupik.
Mogłoby się wydawać, że to już koniec całej sprawy. Ot, jedna nieszczęśliwa akcja więcej, nieprawdaż? Tak, ale tylko na pozór. Wszystko to było dziwne. Bo jeżeli tamci byli z Kripo, to dlaczego przyszli tylko we trzech? Dlaczego nie ściągnęli na nas żandarmerii? Dlaczego? Wszystko razem była to najciemniejsza sprawa, z jaką miałem do czynienia podczas okupacji. I dopiero w jakiś czas potem. Było to wtedy, kiedy powstała Armia Ludowa. Zrobili mnie dowódcą silnej jednostki, która składała się z naszych komunistów i z towarzyszy z RPPS-u. Nasza pierwsza wspólna odprawa miała się odbyć w jednym z domów na Woli. Szanowny pan, w jakiej sprawie? Żona prosiła mnie o bieliznę z Magla. Pan z placu Kazimierza? Spod Siódemki. Proszę. Wszyscy. Możemy zaczynać. Przedstawiam wam po kolei. Towarzysz Kruczek, towarzysz Lewandowski, towarzysz Peler, towarzysz Kowal. A ty? Co tu robisz? A znowu chcesz kogoś zasypać? Skąd się tu wziąłeś, kanarię? Tym razem żywy nie wyjdziesz. Co się stało? Zostaw! No, spróbuj teraz zabrać. Może to nie ty strzelałeś do moich chłopaków u Cybulki. Może to nie ty zabiłeś mi dwóch towarzyszy. No gadaj, ścierwo! Ach tak, toż ty taki. Tak chcesz wykręcić? Towarzysze, to prowok, agent gestapo! To ja? Ej, puść! Odbierz mi pistolet! Morda zanim się utrzymajcie! Dwóch ludzi na świecie kończy! I mnie to bym daleko! To puść mnie, to znaj! Uspokój się! Nie znają! Warty jestem nie od wczoraj! Odbierz mi broń! Towarzysze! No przecież Knyszyn jest nasz! Do Cybulki poszedł z Leszego rozkazu! A Łuszczaka myśmy wysłali. Akcję u Cybulki znamy. Robił ją nasz towarzysz. Trochę na własną rękę, ale podejrzeń żadnych tu być nie może. Jak to? Towarzysz? To znaczy, że wyście szli na takiego samego eksa, jak my? Tak samo. I wyście tak samo myśleli, że to gestapo. Ale kto wam wybrał taki termin? To mógłby powiedzieć tylko blondyn. Ale go przecież sam. Cholera jasna. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie! No weźcie przecie. Warszawa jakie miasto? Kryje w nim niemieckich geszeftów i przecież Cybulka prowadził ten interes od 2 lat. No czy to możliwe, żebyśmy w ten sam dzień, o tej samej godzinie? I minucie. No to co? Jak to co? Ktoś nas na siebie napuścił! I to nie tak wprost, bo gdybyśmy o sobie wiedzieli... Ktoś skorzysta z tego, żeśmy byli w innych robotniczych organizacjach. Ktoś, kto miał kontakt i z nami, i z wami. Ktoś, kto sobie na zimno obliczył, że nikt się nie cofnie. Ale kto, kto? Czterech zabitych,
jeden okaleczony na zawsze. I ten ktoś... To naszymi własnymi rękami. I nie wykryliście? Może Mirek mógłby dopomóc w tej zagadce. Może Livorwer, może Blondyn. Ale oni przecież nie żyją. Tak, wasza racja. Ale to nie jest racja na każdy wypadek. A co? Na moje wychodzi, obywatelu Wlatu. Jak już człowiek poszedł, to i sekrety zabrał ze sobą. To już nic się nie da zrobić. Może on miał jakichś swoich bliskich. Przecież oni niczego się nie domyślali. Nie wasza sprawa. To znaczy, że możemy się zabierać. No w razie czego, to jeszcze się was wezwie. A on? Zapakujcie. Płaszcz, koszula, krawat, spodnie, buty. Bileterów nie mamy. Może w tej drugiej? Nie. Co się boisz? Handlujesz, co? No pokaż, pokaż, może kupię. Coście się tak do mnie przyczepili? No, ty się nie rzucaj. Bilet dawaj. Co jest? No bez biletu. I taka marynarka. O. Pokaż. Gdzieś kupił? W pociągu. Chodź, pogadamy na stacji. Jażem przecież żartował, panie. Znalazłem w pociągu i właśnie chciałem oddać, że może się ktoś znajdzie. To wy, panie, sobie weźcie, a ja sobie pójdę. Gdzieś znalazł? No w pociągu. Tu ktoś wysiadł i pewnie zapomniał. Gdzie wysiadł? A, w Jaworowie. Jaworowie? Ciekawe. Jaworowie pośpieszny nie staje. No to może wyskoczył, ja wiem. Bez marynarki? Pośpiesznego? A jemu co się tak śpieszyło? A gdzie portfel? Nie wiem. Panowie przecież... Gadaj prawdę. Połącz mnie, Czarnulko, z Jaworowem. Towarzyszu Karbowski! Mamy! Jest wiadomość o człowieku bez twarzy. No. Jest marynarka. Jak się nazywa? Kto? No ten wasz bez twarzy. A skąd ja mogę wiedzieć? Dokumentów nie było. Nie, ani portfela, ani dokumentów. Zatrzymali tylko samego chłopaka z marynarką. Gdzie? No w Brzezinie, na stacji. W Brzezinie? No pociąg z Brzeziny będzie dopiero za 2 godziny. A do nas także 2, to znaczy, że na chłopaka trzeba byłoby czekać do wieczora. Towarzyszu kapitanie, po co czekać do wieczora? To no prawie po drodze. Zboczymy za 20 minut i dowiemy się zaraz. No właściwie...
No, sprawa jest wasza. Tak jest, tylko ja to... To wiecie co? Zabierzcie się ze mną. Podrzucę was do Brzeziny, odbierzecie sobie chłopaka i wrócicie osobowym o 6. A przy okazji my się czegoś dowiemy. No co, zgoda? No jeszcze by nie. Ale przyprę temu lapiduchowi nosa. Komu? A temu sanitariuszowi od doktora Knyszyna. Mówił guzik. Zobaczę, jak my te guziki będziemy przyszywać. A w ogólności, towarzyszu kapitanie, to... To szkoda, że nas wtedy nie było. Mówiłem wam, co to doktor Knyszyn opowiadał. Jak się to nawzajem wystrzelali. No my byśmy i tamto rozgryźli, no nie? A to ciekawe, wiecie? Myślałem o tej jego historii i coś mi się przypomniało. Ja też kiedyś słyszałem o tym majstrze. Jaki majster? To przecież Cibulka to był handlarz, a nie majster. Nie, mówię o tym z warsztatu. Tamten mój też nazywał się biskupik. Tak, biskupik. No ale to była trudniejsza historia niż ta u Cibulki. Ale myście ją chyba rozgryźli. Żebyście wiedzieli, nie rozgryzłem. Nie rozgryzłem do dzisiaj. Jak to nie? A no zwyczajnie, młodszy byłem. To było jeszcze na Lubelszczyźnie, w 46. Wtedy myślałem tak jak wy, że rozgryzę. I guzik, jak powiedział sanitariusz. Tak, tak. A teraz sobie jedziemy, spokój, bezpiecznie. Źle szybko ulatuje z głowy. A wtedy czasy były niedobre. Był chyba lipiec, może początek sierpnia. Od miesiąca ciągnęliśmy za bandą, którą dowodził Malutki. Dowcipne pseudo. Nie żaden Waligura, tylko skromnie Malutki. Powiat on z naszych wyplukał. Ocalili tylko ci, co zdążyli do miasta, albo których do partii przyjmowaliśmy tajemnie. A dostać nie mogliśmy go. Właśnie dostaliśmy w ręce bandę jego wspólnika pompiarza. Z ludzi pompiarza nikt nie uszedł. W tej akcji straciliśmy kilku towarzyszy. I wreszcie mieliśmy dzień oddechu. Ode mnie. Obywatelu poruczniku, pozwólcie. Czym zwrot? No zrozumiałeś? Czego patrzysz? Portret ze mnie będziesz malował jazda. To czego chcesz od niego? Po czego na wszystkich wrzeszczysz? Bo mam tylko głupstwa w głowie. Ale sam pomyśl, no nie ma innego sposobu. Przecież Malutki nie daje już nawet ludzi chować. Malutki? Ciągle Malutki. Dlatego pozwól. Pójdę, że nie bijał od rozbitego pompiarza.
No wszystko o nim wiem. To cała szajka wpadła. Dam nura między kulaków i niech prowadzą do malutkiego. Tu! Tu mi prędzej wyrośnie! Antoni, no ja cię proszę. A wiesz, co malutki robi z takimi, jak ich wyniucha? Pies go jechał. Ja tego drania dłużej nie ścierpię. Ale szkoda gadać. Antoni. No wybij to sobie z głowy. Policji ludzi się naszych. A ty chcesz, żebym ja ciebie z dobrej woli pod nóż. Znaczy odmawiasz. Zabraniam! Czego? A wy kto? Andrzej Sikiewicz. Po coście przyszli? Co wam żołnierze zabrali? Kurę, świniaka? Zapłacimy, nie bójcie się. Nie trudno byłoby co zabrać. No to czego chcecie? Ja chciałbym do partii. Gdzie? No, do waszej partii. Drugi zwariował. Czego wy wszyscy dziś ode mnie chcecie? Czego? Malutki tylko czeka na takich, rozumiesz? Przyjrzyj się. Oni też byli w partii. Policz. A dla takich jak ty, to malutki ma już groby pokopane. No i co ty na to? Nie straszno? Ja już tak dłużej nie mogę. Biedy mam dość. Budować bym chciał z wami. Bogato. Jasiczka! Jasiczka! Na rozkaz. Zabieraj tego wariata. Do partii go. Tylko prędko, bo mu się śpieszy. Zajmijcie się nim. A teraz puścisz? Idź do jasnej cholery. Obywatelu poruczniku. Czego? Pozwólcie, Skarbowski. Dał chodnika do bandy. No i czego błazniesz? Słuchaj, Antoni, wytłumacz mi. Po kiego licha ten gość zrobił sobie takie kieszenie? Nie wygłupiaj się. Żeście się zwąchali z Jasiczką, co? Puścisz go. Wariaci, co mam z wami robić? Nielichy arsenalik miał ten pompiarz. Zręczne granaciki. I łatwo odbezpieczać. Weźmiesz? Bunkrów rozbijać nie będę. Jeszcze odcisków dostanę. Thank you.
Wstań, no. Albo co? Nic, but mi się rozwiązał. Biedra masz, co? Ty niby nie. Bo widzisz, jeszcze można wrócić. A jak wejdziesz do wsi, to tak jakbyś wepchał paluchy w mockarni. Diabli wiedzą, czy wrócisz z powrotem. No. Chodźmy. Jest ktoś. No jazda, kudlaczu, jazda. Pójdź, babę, chłopie. Nie widzisz? Wojsko polskie przyszło w gościnę. Pod kuchnią trzeba napalić. Śniadanie niech zrobi. Wypadałoby pogawędzić. Zalepiany to tutaj. No? Mogę ja odpowiedzieć? No gadaj. Górne czy dolne? Dolne, panie. No, a Wisznicki tu mieszka? Mieszka. Jak iść do niego? Drogą do szkoły. Wiśnickiego dom pierwszy za szkołą. No, a Wzdręgę znacie? Po co to wszystko? Po co? Niech panowie nie udawają. Czemu chodzicie kręto, kiedy można prosto? Przecież ja wiem i wy wiecie. Róbcie amen i bez tych pacierzy. Co miesiąc musicie sądzić, panowie, panowie. I zawsze to samo, od początku. A Wiśnickiego znasz, znam. A Wzdręgę znasz, znam. A mówili ci, co masz pisać. Przecież ja się proszę wielomożnych panów, niczego nie wypieram. Dałem na referendum 3 razy tak i już mnie za to sądzili.
Zapytajcie, panowie, tego Wojska Polskiego, co tu u mnie było. Przecież nie można dwa razy karać za jedno, nie można! Zresztą, ja świadectwo mam. Proszę, proszę bardzo, ja pokażę. Ja pokażę, pokażę, ja pokażę. Ach! Już tu byli sędziowie przed wami. Szybciej się widać dowiedzieli. To? Sami panowie widzą. Papierka nie dali, ale tu zaświadczenie jest. Ale kto? Wojsko pana komendanta Malutkiego. Prawą ręką rzucałeś kartkę. Pyta mnie się pan komendant. A no prawo mówię. No to kłać na pięku. Prawdę mówię. Świadczyć się panem Bogiem. Do lekarza bez tym trzeba gnije. Przecież gangrena. Chodźmy, już późno. Panie! Przecieście chłop jak i ja. Ręce macie spracowane. Po co chodzicie? Przed Malutkim potrafię, ale to przecież naś. Wypadasz z roli? Chciałbym mieć takie nerwy jak ty. No, chodźmy teraz do Wiśnickiego. Tylko to nam Wiśnicki nie pożałował. Słaby, ale z miodem. No bydło się pokaleczy. A niech mu wszystko diabli wezmą. Kulak parszywy. A jak długo jeszcze będzie nas tu trzymał? O noc już. Nerwowy jesteś. Żryć dał. A gadać z nami mu się nie śpieszy. Ostrożny. Ty, a może nas rozgryźli? No, braciszku, to rozwalą nas jeszcze dzisiaj. Panowie, chodźcie na kolację.
No to co będzie z tym kontaktem, pani Wiśnicki? Nie moja sprawa. Ja ani za, ani przeciw. Kto ma gospodarstwo na głowie, za politykę się nie chwyta. Od tego są ludzie osobni. Pani, po co tyle kołować? My od pompiarza. Proszę panów, ja już przecie mówiłem, co mnie ten pompiarz może obchodzić. Jeśli panowie mają chęć zagościć u mnie, proszę bardzo, dla mnie każdy jeden bliźni. Chleba i mleka jeszcze nikomu nie odmówił. Ale nie może nas pan tak zostawić. Malutkiego szukamy. A, malutki. A owszem, owszem. Chodzą plotki, że taki człowiek istnieje. Ale gdzie go szukać? Może ci wiedzą, co z nim kombinują, ale zwykłym rolnikom nic po nim. No tak widzicie, ale nam zależy na pochwalony tym, żeby... Pochwalony panie Wiśnicki. Na wieki wieku. Przychodzę względem tej kosiarki, coś pan targował. Aha. Ale widzę, że u pana goście, no to może kiedy indziej. Goście, nie goście, ot ludzie. Ani ich znam, ani pytam, ale do stolu każdego zaproszę. O, panowie widzę żołnierze. A z jakiego pułku? No bo teraz wszystko się pozmieniało i nie poznasz. Dawniej na ten przykład cytrynowy otoczek, wiadomo, kanarki. A piechociniec granatowy. Ja nie znam i panu po co. Nasza sprawa kosiarkę kupić albo nie kupić. I w ogólności gospodarkę rozwijać. A ile cenią? Tak jak pozawczoraj. Aha. To poczekajcie, polecę do Wzdręgi. Sam przecie nie będę kupował. Pompiarz rozbity. Wczoraj wieczorem go dostali. Pukaninę słyszeliśmy i u nas. Wszystkich mają, tylko nas dwóch zostało. A ilu było? 18. Aha. A skąd szliście? Z Makowa. A gdzie was dostali? W Tartaku. A jak pompiarz miał na imię? Józef. A kto służył do mszy świętej w Makowie? Sam pompiarz i jego zastępca, widmo. O, to... ja jestem zwykły człowiek, nic wam nie doradzę. Jadę zaraz do lasu. Chcecie zaryzykować? Może kogoś spotkamy? Ale powiadam, chyba że wypadkiem. Bo ja tam nie politykuję, a więcej tak handelkiem. Brrr. A, zalepian. Towar przywiozłem. Wysiadać. Dawać broń. A to po co? Jak was komendant przyjmie, zostaniecie z powrotem. A to? Chciałeś schować, co? Dawaj. No dawaj, to cię będę grzebał pod pachą. Nie masz więcej?
Przecież sprawdziliście. Wprowadźcie do komendanta Malutkiego. Nie gadać! Gotowe? Tak jest! Jazda! Marsz! Poprawcie się. Panie komendancie, sierżant Grzyboń melduje posłusznie swoje przybycie. Przyprowadziłem dwóch ludzi od pompiarza. Jazda. Ci mieści pić. Trochę wódki pozwalam. Można podać tutaj. Rozkaz! Jakoście zwiali? Byliście na babach, co? A jakie baby w tamtej okolicy? Warto chłopców poprowadzić? Melduję posłusznie, że staliśmy wtedy na czujce. Fajne czujki miał ten pompiarz. Oblawę przepuszczał, a sami w nogi. Pamiętaj, żebyś ich nigdy na wartę nie dawał. Melduję posłusznie, że oblawa przyszła z drugiej strony. O, oblawy i tak nie mogliśmy usłyszeć. Za dużo hałasu było. Hałasu? No tak jest. Musi być hałas, jak cały naród bide klepie. O, starczy tej służby. Widzę, żeście wyrobieni. Pogadamy na siedząco. Ale co, lunatyk? Rozpocznij! W tył! Rozejść się. Możecie siadać. A teraz opowiadajcie po kolei. Możecie przy tym jeść. Tak jest, panie komendancie. Ja może zacznę od początku, żeby pan komendant miał jasny obraz tej całej sprawy. Bo to nie takie proste. Żaden kąsek nie chciał mi przejść przez gardło. I to nie ze strachu, bo strach mi już minął, ale z obrzydzenia. Malutki uważał mnie za jednego ze swoich. Za bandytę. Panie komendancie, patrole wrócimy z terenu. Dawać ich tutaj. Później. Patrole do pana komendanta. Tak jest, panie komendancie. Panie komendancie, pod kościołem w Marciszówce. Dostał swoje. I pomyśleć, że ten człowiek zabawiał się w chirurga. Rżnął powiat na poprzek i wzdłuż. Paluchami. Gmeral w narodzie. A co z wójtem z Rudnika? Prysnął szmaciarz. Nie było nikogo w chałupie. Ale zapnęliśmy sołtysa. No i co? Jak zwykle. Ile wlazło po mordzie i 30 wyciorów. Kto mu dał prawo sądzić i karać? Kto? Panie komendancie, z tym rudym milicjantem także spokój. Przydybaliśmy go nareszcie. No? Ogrzaliśmy drania w benzynie. Podleliśmy zapaleczkę i... Nie licho! Nie licho!
no licho. A żeby pan komendant wiedział, jak on podskakiwał, jak pchła. To każe, panie komendancie, no jak pchełka. Tak, co? Zazdrościłem Jasiczce talentu. Wiedział, co nam grozi, a jak wspaniale grał swoją rolę. Tylko po diabla mu te uściski. Przecież nie przyszedł w gumy. Był na froncie. Idiota był z tego pompiarza. Idiota! Skakał, skakał i naskakał się. To kto tak robi? Szczupaki tuzinami nie cował, a głupiej płotki z harczykiem na plecach. Nie zauważył? To przecież pompiarza zasypali. Donieśli na niego, że jest w tartaku. A co? Z deszczu spadła bezpieka? Robotnicy bidę na niego ściągnęli. Co za robotnicy? No, zwyczajni. No, choćby tak jeden z dziadzia Landrusikiewicz. Teraz to łatwo zbadać. Już się wyraźnie przyznał do komuny, jak pompiarza sprzedał bezpiece. I nie tylko on, co i inni. I jeżeli pan komendant sobie... A ty czego wierzgasz, kolego? Komendant chyba powinien wszystko wiedzieć, prawda? Nieładnie, kiedy żołnierz ma sekrety przed dowódcą. Jakiż ze mnie tępak. Przecież Jasiczka się z nimi dogadywał. Sprzedawał mnie i wszystkich towarzyszy. Jeżeli mu teraz nie przeszkodzę, wróci sam do urzędu. Powie, że zginąłem w walce i pozostanie wśród moich przyjaciół. Jako wtyczka malutkiego. Dokąd? Ja za potrzebą. Na razie nigdzie nie pójdziecie. Stań przy drzwiach. A wy nie przeszkadzajcie sobie. No ja nic, ja tylko tak sobie. No po prostu myślę, że najgorsze są takie rybki, co się ich używa na żywca. Prawda, kochany? Bije im się haczyk w grzbieciek i wpuszcza do stawu. Niejednego już szczupaka na takie żywce złapano. No, dalej, dalej. Ja widzę, że pan komendant mnie rozumie. No, ty się ze mną zgadzasz? Nie? No, bo pomyśl tylko, jak się wbija taki haczyk, to go potem trudno wypluć. No i taka rybka z haczykiem. Bardzo ładne. Granaty. Zostały mi tylko granaty. Jedyny ratunek. Tylko jak to zrobić? Muszę natychmiast odbezpieczyć w kieszeniach i położyć na półeczce pod stołem. Potem byle przejść w drugi koniec pokoju. Skryć się za ich plecami. Do drzwi nie dadzą mi podejść. Ale jakbym tak wstał, podszedł przypalić do tamtego świecznika zawsze parę kroków dalej. Byle tylko położyć na tej półeczce. Teraz muszę odbezpieczyć w kieszeniach. Zawleczki. Poszły. Teraz już nie ma odwrotu. Granaty odbezpieczone. Muszę je natychmiast położyć pod stołem. Mam 3 sekundy. Lecę na stół! Co było dalej? Co było dalej? Ano, wiadomo. Powiat odetchnął. To co jest? Dlaczego stoimy? Guma. To trzeba zmienić koło. Towarzyszu kapitanie, ale to wasze koło. Jazda, wysiadamy.
Nie wiem, może mi się przywidziało. Ale myślałem, że to będzie miało związek z tym majstrem. Co to doktor opowiadał? Z tym, no, biskupikiem. No, Jasiczka przyszedł do nas z opinią rewelacyjną. Sprawdzaliśmy potem, kto mu ją wystawił, ale wiadomość przyszła nieciekawa. Opinię wystawił sekretarz powiatowy, towarzysz godny zaufania. I właśnie ten towarzysz nazywał się także biskupik. Tak. Biskupik. Cię zmuszam. Jak nie chcesz, możesz dalej nie mówić. A nie o to idzie. Ja cię tylko radzę jak człowiek człowiekowi. Powiedz wszystko do końca. Zobaczysz, żyć się. Nie tam, panie. Ta reszta jeszcze gorsza niż tamto. I tak już nie ma dla mnie ratunku. Znowu zaczyna. Histeryk, psia krew. Jak zgrzeszyłeś, to i zapłacić trzeba. Czym prędzej, tym lepiej. Po co masz całe życie chodzić brudny? I tak posadzą. A co myślisz? Lizaka dostaniesz? Posadzą na pewno. Przecież dzwonili, że jadą już po niego. Co z tego, że jadą? No niech jadą, no. Odsiedzi swoje i wyjdzie. Zdąży jeszcze Polsce odrobić, co jej zaszkodził. Musi tak być, bo inaczej życie sobie zmarnujesz. Widzę, jak się z ciebie robi. Ech, panie, żebyście wiedzieli. Tylko niech on tak na mnie nie patrzy. Wytrzymać nie mogę, jak on te ślipia wytrzeszcza. I wreszcie... Ten drań mnie opętał. A tak mnie ukręcił, że robiłem wszystko, co kazał. Tak mnie miał, jak rękawiczkę. Jak chciał, tak ruszą. Przecież nie myślałem, że wykombinuję coś takiego. Wy tu nawet nie wiecie, co się tam teraz wyrabia. A ja widziałem, na własne oczy widziałem, tak jak was teraz. I dlatego dziś kazał, żebym nie szedł do pracy.
Mikołaj! Mikuła! Wyciągnęli go? Co się stało? Był na tej zmianie! Mikuła! Czyście poszwateli! Zatrzymaj się! Pioruna, przyleciałeś tu do mnie. Ja jestem w drużynie ratowniczej. Czego chcesz? Ale gonią mnie. Milicja. Pewnie widzieli mnie w szybie wentylacyjnym z tymi ludźmi, co ich pan Stanisław kazał sprowadzić. Zamknij pysk. Chcesz mnie wkopać? Wyrywaj stąd już. No wpierw muszę się zobaczyć z panem Stanisławem. Teraz nie można. Dlaczego? No... Mówisz, mają cię na oku? Gonili mnie przecież. Bądź za godzinę utekli. Pomyślimy. A pan Stanisław? Będzie i pan Stanisław. Na pewno? Za godzinę. Wyrywaj! Ja winien, że jestem chory. Przez to... Jedną głębszą. Przez to nie chcą mnie wpuścić. A kiedy już człowiek ma zdechnąć, wolałby zdychać na dole. 50 poproszę i świka. Pierdolę. Tak ich lubię. Nabijmy się. Tylko Bumelan może zostać przy życiu. Tak ich lubię. Bójka. Idźcie, ojciec, zalaliście tę pałę. Ty, głupi szmarku, ja mogę drugie tyle. Chodź, napij się z nami. No chodź, jak cię proszę. Kto przodował, ten zdycha na dole. A pijaki żyją. Szkodownik!
pan Stanisław wie? Cicho. Co się stało? Chłopaczku złociutki mój, idź tam, nie wchodź do środka. Dlaczego? Coś ty im zrobił? Coś ty zrobił mojemu bratu i Kubasowi? Ja im? Tak mówili. Ja czuję coś niedobrego. Nic nie wiem. Ja nigdy nic nie wiem. Czy mnie kiedy kto co mówi? Czy ty sam kiedy mi co mówisz? Posłuchaj mnie, nie wchodź tam. Tam jest Kubas i mój brat. Puścisz mnie w końcu, czy nie? Ale uważaj. I trzymaj się bliżej tych żelaznych drzwi. Otworzywam. Dobra. Obiecaj mi, gdyby co, będę czekać pod dworcem. A gdzie pan Stanisław? No co, będziemy tak gadać na stojąco? Siadaj z nami. Siadaj. Pan Stanisław przyjdzie, jak będzie trzeba. Już trzeba, panie Kubas. Siądź z nami. Wypij spokojnie, pogadamy. O. Później. Dlaczego później? Wypić zawsze można. Widzisz, musimy poważnie. Tak się stało. Złożyło się. Znaczy, że trzeba, żebyś wyjechał gdzieś w inne okolice. Może na wieś. No, musisz to odwyrywać. Jak to? Teraz? Teraz, kiedy o mnie mówią, że ja podpaliłem kopalnię? Jakbym uciekł, każdy powie, podpalił i uciekł. Nie, to nie. No, przecież tutaj zostać nie możesz. Sam chyba rozumiesz. No i co ja mam z tym wszystkim? Nic. A kto wprowadził ludzi do szybu wentylacyjnego? Jak to kto? No, ja. Sami wiecie kto. A jak myślisz, co ci ludzie tam robili? Coście. Panie Kubas, przecież oni chcieli tylko obejrzeć, odrysować. No pan Stanisław mówił. A ktoś drugi pewnie się przyplątał i podpalił. A pożar gdzie się zaczął? Od szybu wentylacyjnego, tak? To bzdura. Bzdura? A może to oni coś podłożyli, żeby potem zaczęło się palić? Jakże to? Panie Kubas, niech pan Stanisław polecił. Jak długo będziemy tak gadać? Ja ci mówię tak, jak jest. Uciekaj, bo to oni podłożyli ogień. Tylko, że ich żaden pieron nie znajdzie. A ciebie złapią. A pana Stanisława nie waż się szukać. Teraz rozumiem. Już wiem, czemu żeście pana Stanisława nie sprowadzili. Boicie się, że mu powiem. To wszystko wasza robota. Ludzi chcecie mordować. Ale pan Stanisław jeszcze dzisiaj się dowie. Już on was urządzi. Wypij no i zacznij mówić na serio. Czy ty myślisz, że on nic nie wie? Ja go nie rusz, słyszysz? Z błota mnie wyjął, na ludzi wyprowadził. Możecie sobie chlapać, co chcecie, a ja nie wierzę. Nie wierzę. Zamknij pysk. Jemu wierzę, nie wam. I znaczy się, nie wyjedziesz. Nie wyjadę. Zamknę cię. Sam siedzieć nie będę, tylko z wami. Co wy? Przecie? Nie. Co teraz? Musimy lecieć do pana Stanisława.
Tatusia gdzie? Wszyscy pod kopalnią na tatusia czekają. To pana wyciągnęli? A gdzie pan Stanisław? Telefon był. Wyszedł niedawno. Dokąd? Ciężarowe z Żyrardowa pod Warszawą, przywożąc kwas węglowy. Akcja ratownicza jest w pełnym toku. Ekipy ratownicze znajdują się w tej chwili w odległości 300 metrów od odciętych górników. Los ich w dalszym ciągu niewiadomy. Ostatnie sygnały otrzymaliśmy 2 godziny temu. Podaliśmy komunikat z wypadku na kopalni Słomice. Następną wiadomość podamy około godziny 15. Słuchaj, pan Stanisław zaraz wyjeżdża do Warszawy. Skąd wiesz? Był u nas. Kiedy? Zaraz jak tylko uciekłeś. Przyjechał taksówką. A teraz gdzie jest? Dopiero co odszedł od kasy. Jak to był z nimi? Ja muszę się z nim zobaczyć. Nie wpuszczą cię. Przecież nie masz biletu. Ale ja muszę się z nim zobaczyć. Czekaj! Uważaj na siebie! Ty co tu? Ja do pana, panie Stanisławie. Zaczekaj. Wyjdziemy. Co się stało? Kopalnia się pali. Pali się, no to co? Ale przecież ją podpalili ci. No. Kto? No ci, co ich pan kazał, żebym sprowadził na dół. Coś ty, kuchnij. Panie Stanisławie, przecież brat Tekli i Kubas mi mówi. Cholera jasna. Kubas ci o tym powiedział? Tak, mówili, że muszę uciekać, bo tamtych, co podłożyli ogień w chodniku wentylacyjnym, nie złapi. Nic mi o tym nie powiedzieli, swobodz. Jak to? To wyście się z nimi widzieli? Co? Nie, skądże miałbym się z nimi widzieć? Co? A dzisiaj, panie Stanisławie! Cicho. Nie krzycz tam. Tydzień już ich nie widziałem. Jak to? Przecież byliście dzisiaj u nich. Gadaliście z bratem Tekli i Kubasem, potem w taksówce. Co skrywacie przede mną? Wytłumaczę ci potem. Nie! Teraz! Gadajcie teraz, muszę wiedzieć wszystko. Mnie gonią, że to ja podpaliłem kopalnię, a wy wiecie, że to nieprawda. Przestań się trzepiać. Nie, ja tak was nie puszczę. Musicie zaświadczyć, że to nieprawda. Nie, cześć. Nie! Nie!